to tym razem zaczynamy klasycznie, bo jakże inaczej, skoro klasyk na pokładzie. Suzuki GSX 1100G. Taki oto motocykl tym razem. Rocznik 92, czyli 30-latek nam się tutaj prezentuje. I życzę Wam wszystkim, aby Wasze motocykle po 30 latach były w podobnym stanie. Bo naprawdę szacun dla właściciela lub właścicieli poprzednich, że tak motocykl potrafili przez tyle lat utrzymać. Ma jakieś tam drobne, powiedzmy, defekty, no ale to naprawdę z racji wieku, przebiegu, no to nie można się kompletnie niczego czepiać. I teraz cóż nas tutaj czeka za robota? To może opowiemy, co tu właściciela sprowadza. Na jakiejś dłuższej trasie motocykl właścicielowi zaczął pracować na 3 cylindry. Jakoś to było, że wymiana świec ani inne zabiegi nie pomogły, tak dojechał do domu. Później oddał do serwisu. Serwis coś grzebał przy gaźnikach i motocykl odżył na 4 cylindry. Natomiast no nie do końca ta cała jakby operacja zakończyła się sukcesem, ponieważ no tak jak właściciel mówi, ten motocykl nie pracuje tak jak powinien w dolnej partii obrotów. Czyli w dolnym zakresie gdzieś go tam muli, coś, jakieś tam dziwne oddźwięki, też jakby takie klekotanie wydobywa się z silnika. I no nie jest zadowolony z tejże pracy, serwisu, dlatego gdzieś tam się umówił ze mną i no i ma jakąś tutaj nadzieję, że sobie poradzimy z tematem. Więc tak, w pewnym sensie się już przygotował, bo przywiózł mi trochę rzeczy. Aha, jeżeli chodzi tutaj o pokrywę, wszystkie uszczelki, bo sprawdzał sobie zawory, czy nie są podparte, ponoć są ok, natomiast nie ma pewności co do rozrządu, czy czasami nie przeskoczył, i prośba, żebym jednak to sprawdził po swojemu, i tak też zrobimy. Przy okazji tutaj do poprawy gwinty, bo ktoś był wcześniej tak ambitny, że pozrywał gwinty tutaj mocujące pokrywę. Nie wiem, jak to można zrobić, ale widocznie jest to możliwe. I tutaj wpadł zestaw naprawczy helikoli, ale coś on tutaj za dobrze nie trzyma. Także temat jest do poprawy. A tu jest rozwiercone chyba na większy rozmiar śruby i to ponoć jest ok, to zostawiamy, a tutaj trzeba poprawić ten gwint, bo coś tam się obraca, coś to nie trzyma tak jak trzeba i nie idzie tego porządnie dokręcić. Ale wszystkie uszczelki ponoć są nowe, pod pokrywę, tutaj pod śruby, tutaj pod te kanały olejowe, ponoć to wszystko jest nowe, brane z oryginału, bo właściciel no chce maksymalnie o ten motocykl optymalnie zadbać. I przygotował się, nawet przywiózł mi zestaw helikoli, żeby tutaj poprawić to ten gwint tam w głowicy, ale to tam takie rzeczy są, no ale fajnie, że przywiózł, pomyślał. Do tego jest uszczelka tutaj pod dekiel lewy, jak będziemy sprawdzać rozrząd, trzeba dekiel rzucić, więc jest nowa uszczelka. I jest nowa uszczelka pod napinacz, gdyby faktycznie coś z rozrządem było nie tak. Dodatkowo kupił całe zestawy naprawcze. No, wychodzi. Całe zestawy naprawcze do gaźników. I to już z wyższej półki. I tak naprawdę można powiedzieć, że mamy dość sporo, żeby podziałać. I jeżeli faktycznie zawory by były ok, rozrząd ok, z gaźnikami też by wyszło, że jest wszystko w porządku, to być może będzie coś ze świecami, tutaj z układem zapłonowym, więc właściciel też gdzieś nabył
jakiś tam zamiennik, żeby można było podmienić, trochę podziałać. No, także mamy dość spory tutaj arsenał do popisu. No, plan działania jest taki. Ja zawsze, jak nie wiadomo, czy jest wszystko ok, to zaczynam sobie tutaj od rzucenia czapki i posprawdzania luzów oraz ustawienia rozrządu. Jeżeli tu będzie wszystko ok, to przechodzimy dalej. No bo tutaj można się naprawdę bawić z ustawieniami Bóg wie jak, a jak się okaże, że tu jest gdzieś przewalone na zębach, to nie dojdziemy nigdy. Dlatego zaczynamy od zaworów. Jak będzie wszystko ok z rozrządem, z zaworami, przy okazji sprawdzimy łańcuszek, bo jak będzie też na wykończeniu, no to już będzie trzeba wymienić. A to są te słynne łańcuszki, tak jak w banditach, które trzeba przez środek przeciągać, skuwać, rozkuwać. No jest to tam takie upierdliwe, no ale jak trzeba, to zrobimy. No nie zakładajmy najgorszego. Najpierw sobie sprawdzimy to wszystko. Jeżeli tu nie będzie nic budziło naszych zastrzeżeń, to jedziemy dalej z gaźnikami. Wlatują do myjki. Później poustawiamy. Mam nadzieję, że będzie z tego jakiś efekt. Świece są ponoć nowe i redowe, ale to są jeszcze świece sprzed tej awarii, więc być może jakieś podejrzenie, że coś, któraś iryda została podlana i nie działa tak jak trzeba. Ale to sobie wykluczymy, można powiedzieć, gdzieś tam na końcu robót, bo motocykl bardzo ładnie zapala. Zimny, ciepły, to też nie do końca mi to wygląda na świece. Nie ma za bardzo co tutaj się rozwodzić i wróżyć z fusów. Plan działania jest jasny. No i co? Trzeba się tylko wziąć do roboty i znaleźć przyczynę, czemu ten silnik tutaj gdzieś od dołu jest jakiś taki dziwaczny. Bo powyżej 4000 ciągnie już naprawdę przyzwoicie i przyjemnie. Natomiast do 4 to jest coś takiego, można powiedzieć, no niefajnego, jakieś zmuły, jakieś tam dziwne odgłosy silnika. Zobaczymy, czy tu serwis coś zawinił przy gaźnikach, czy tu się też wtedy coś wydziało, może jak pracował na 3 cylindry. No nie wiem, nie ma co gdybać, nie ma co tutaj za wiele opowiadać. Zrzucimy czapkę, będziemy wiedzieć więcej. To tyle z opowiadań. Widzimy się za jakiś czas na serwisie i już z jakimiś tam wnioskami, jak wygląda sprawa góry. Dobra, to trzymajcie się, hej. No to coś możemy sobie wstępnie powiedzieć, jak to wygląda. Może zaczniemy od takiej nieprzyjemnej rzeczy. Dlaczego kręciła się helikoń? Ponieważ tutaj niestety, ale na mostku tutaj ta obudowa czy odlew tego gwintu niestety prawdopodobnie przy wkręcaniu pękł. Był już chyba za cienki i go rozepchało. Tak to wygląda. Co z tym zrobić? Szczerze mówiąc, jeszcze nie wiem. Jeszcze się nad tym zastanawiam, co z tym można w ogóle zrobić. Ale dobra. To trochę później i będziemy się tym tematem martwić. Natomiast jeżeli chodzi o może zawory, porozmawiajmy sobie o zaworach. Zawory, coś było ustawiane, ale nie są do końca precyzyjnie, bo gdzieś tam albo jeden na granicy, albo jeden troszkę wychodzi za tą granicę. No tak. Tak nijak, troszeczkę do poprawy. Nie wszystkie, co prawda, to nie będę oczywiście tutaj naciągał, że wszystkie strasznie i tak dalej, ale kilka zaworów wypadałoby poprawić, bo gdzieś tam sobie powychodziły już lub są praktycznie na granicy. Ale to tam się ogarnie, jeszcze metoda tutaj na śrubki, to wiecie, że to jest proste, bajecznie proste. Ale przechodzimy teraz do ważniejszej rzeczy. Łańcuszek rozrządu. No on mi się już bardzo tutaj nie podoba. Luźny jest miejscami. O, zobaczcie, tak sobie lata łańcuszek. To już też jest oznaka, że ma dość. Ale jak sobie go tutaj
ustawiłem, można powiedzieć, idealnie na znaku, to te znaki już się nie zgrywają. Nie wiem, czy coś latareczka pomoże. Zobaczcie, jak jest przesunięty wałek. Powinien być idealnie tutaj na nacięciu, na łączeniu się właśnie mostka, ten znak. Idealnie na łączeniu się mostka tutaj z powierzchnią głowicy. A zobaczcie, jak jest przesunięty. I tutaj jest z wydechem. Może coś będzie widać. Tu już słabiej będzie widać, ale z wydechem jest troszkę lepiej. Plus do wydech już ma przesunięcie. Tutaj jeszcze długość łańcucha, a na ssącym to już jest dużo. To już jest naprawdę dużo i te znaki fajnie tutaj nie współgrają. No aż myślałem, że to jest ząbek przestawiony, ale jak sobie policzyłem, to chyba jednak nie. Ale ten łańcuch nie wygląda najlepiej. Także będę musiał zaraz porozmawiać z właścicielem, że zalecana jest jak najbardziej wymiana, bo to nic dobrego nie wróży na kolejne lata jeżdżenia tym motocyklem. Jeżeli ma być pewnie, to go rzucamy. Zobaczymy się na boki cały, aż telepoczy. Nie, to tak nie może być. Dobra, wykręcę zaraz napinacz i zobaczymy jeszcze, co tu się tak naprawdę dzieje na napinaczu, jak on mocno się wysunął. Dobra, to jestem za chwilę. No to mniej więcej wiemy, jaka była przyczyna. No już takich przesunięć na znakach. Napinacz zdemontowany. Gaźniki też, bo przeszkadzały przy tej operacji tutaj. I cóż, co my tutaj mamy? Już patrzymy. Napinacz był, to widać takie białe odciśnięcie. Był na 16 lub 17, bo tu są dwa odciśnięcia. 16-17 ząbek z 26, czyli jak widać takie 3/4 już wysunięcia i ma bidula dość. Moim zdaniem jest do wymiany, bo to nie ma na co tutaj na co liczyć z tym łańcuszkiem. On już swoje wysłużył. Przesunięcia, jak widzieliście, są dość widoczne i tutaj jeszcze się prosi, żeby wleciał nowy łańcuszek. Wcale nie jestem z tego powodu ucieszony, bo to jest niestety trochę zabawy, szczególnie tutaj sobie trochę miejsca zrobić do zakuwarki. No ale co? Damy radę, tak mi się wydaje. Dobra. To tyle, jeżeli chodzi o łańcuszek, zawory. Gaźniki zdemontowane, zaraz pójdą na stół, bo zostaną rozebrane, wymyte, złożone na nowych podzespołach. I też powinien być spokój. I zobaczymy, co dalej z tego wszystkiego tutaj wyniknie. A co z tym zrobić, to szczerze mówiąc, jeszcze nie wiem. Dobra, ja sobie zadzwonię do właściciela, powiem co i jak. Jeżeli tylko będzie zielone światło, no to zamawiamy na szybko łańcuszek i działamy z tematem. I się narobiło. Nie no, łańcuch rozkuty. Świeży już czeka. Też ładujemy Tormaxa Morsa. Zakówka również świeżutka czeka. Pozostaje teraz mozolne spięcie łańcuchów, przeciągnięcie, zakucie i zobaczymy wtedy, jak się będą znaki zgrywać. Zaworki już sobie wcześniej wyregulowałem, jak czekałem na łańcuszek, także wszystkie tak ładnie po środku, żeby miały ewentualnie duży zakres do rozbiegania się, a żeby to jakoś tam w miarę wszystko ładnie pracowało już na nowym łańcuchu.
i żeby to wszystko nam tutaj ładnie się zgrywało. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o gadanie. Ja biorę się do roboty i widzimy się już przy zakutym nowym morsie. Dobra, to na razie. To jak widać, nowy łańcuch już przeciągnięty, zakuty, znaki ładnie grają. Jak widzicie, brakuje jedynie do szczęścia tego jednego mostka, który miał tutaj popękaną tą górę, uszkodzony gwint. To wam wcześniej pokazywałem. Mostek zdemontowany, oddany właścicielowi i właściciel zawiózł to tutaj do lokalnej firmy. Bo nie stąd popytałem, jest taka firma, która tutaj zajmuje się takim spawaniem aluminium, jak i innym spawaniem. Miała dobre opinie, osobiście nigdy nie korzystałem. Właściciel pojechał. No i tutaj nie wiem, śmiać się, płakać, może tego nie komentować. Przywiózł pospawany mostek. Słuchajcie, to jest jakieś nieporozumienie, co to się tutaj wydarzyło. Nie dość, że góra jest zrobiona jak zrobiona, to jeszcze krzywo spawany ten gwint. To by się dało tam obtoczyć, wizualnie ok. Natomiast cały mostek jest przegrzany. Zobaczcie tutaj na tą bieżnię. To się już do niczego nie nadaje. Żeby było ciekawiej, to z mostka zrobiło się jajo, że nawet nie pasuje na to lejki. Rozszerz. Facet przegrzał totalnie mostek, nie potrafi spawać aluminium, albo podeszedł do tego, że nie wiem, to jest trzymanie jakiejś rurki czy czegoś. To jest przecież potężna precyzja. Także mostek został całkowicie zniszczony, nie do odwrócenia. I żeby było ciekawiej, to jest element głowicy, który tworzy jedną całość z wałkami. Wałki, mostki, głowica to jest jedność. Tutaj nie da się z innego motocykla takiego mostka kupić, żeby pasował. No chyba jakiś cud by był, żeby się udało. I właściciel takiego cudu spróbował i dokupił taki mostek od innego GSX-a 1100. I po przymierzeniu, to wam powiem, że oczywiście po dokręceniu to prześwituje tu luz. Normalnie zaświeci się lampką, to jest 2-milimetrowy luz, także tak jak mówiłem, te mostki do siebie nie pasują. To jest komplet głowicy i całość wymienia się całościowo. Gdzieś u siebie w okolicy popytał, pojeździł, znalazł firmę, która robi, zajmuje się tylko i wyłącznie głowicami. Potrafi ponoć taki mostek zregenerować, dobrać odpowiednią tutaj tolerancję i ponoć to będzie chodziło jak trzeba. Bynajmniej tak mówią w tej firmie, że zrobią to. Tylko trzeba im po prostu głowicę zdemontować, przywieźć i oni się tym zajmą i dają na to gwarancję. No zobaczymy. Jeszcze tego nigdy nie próbowałem, nigdy nie miałem problemu z mostkami. To też dla mnie nauczka, że jeżeli coś faktycznie jest do pospawania, to ja to demontuję, oddaję właścicielowi, niech jedzie tak jak tutaj, na własną odpowiedzialność to robić, bo gdybym ja pojechał i zawiózł coś takiego, a dużo nie brakowało i ten fachowiec by właśnie potraktował w taki sposób mostek przy mnie, to musiałbym klientowi odkupować silnik. No nieprzyjemna sytuacja bardzo. Spawanie za 20 zł spowodowało to, że nagromadziły się tutaj ogromne koszty. Na chwilę obecną trzeba kolejny raz rozpiąć łańcuch rozrządu, podemontować wałki, ściągnąć tutaj kolektory, głowica i zdemontować głowicę i właściciel wiezie to do tego zakładu, by tym się zajęli. Jak to wyjdzie? No zobaczymy. Słuchajcie, jak przywiezie, zobaczymy co z tego udało się zrobić. Na pewno wam to zrelacjonuję, jak wygląda taka głowica już po kompletnym przejrzeniu i tutaj sprawdzeniu. Mam nadzieję, że to dopasują, choć ja mówię, no nie korzystam, nigdy nie mam takich doświadczeń. No i tyle.
kupę roboty, kupę kosztów, naprawdę ogromne koszty, że za głowę się łapać, ale co poradzić, no trzeba było, mądry Polak po szkodzie, trzeba było tego jednego gwintu nie ruszać, tylko tak delikatnie przykręcić, może na jakiś porządny klej. Tu nie ma żadnych dużych momentów, to i tak się nie pociło na tym uszkodzonym gwincie, bo śruba zaraz kolejna jest obok i ładnie dociągała pokrywę, także trzeba było to zostawić, a wyszło jak wyszło. Dobra, no także zobaczymy, jak mi pójdą tutaj te śruby odkręcane 10 lat temu. Nie odkręcane 10 lat temu, może to jeszcze jest fabryka. Demontujemy głowicę, zobaczymy, czy uda mi się ją tutaj podnieść i wyciągnąć bez opuszczenia silnika. No roboty się narobiło, co niemiara, bardzo, bardzo nieprzyjemna sytuacja. Dobra, działamy, demontujemy i tyle. To widzimy się za jakiś czas, pewnie już na zrzuconej głowicy. Uff, wyszarpana. No trochę zabawy było, żeby nie narobić większych szkód, ale udało się i poodkręcać śruby wydechu, nie pourywały się tutaj też wszystko cacy, także głowica sobie leży, do zabrania gotowa, właściciel przyjedzie, zabierze i miejmy nadzieję, że ogarnie ten oto brakujący mosteczek. No cała nadzieja w firmie, że podołają. Zobaczymy, jak im to wyjdzie. No to na razie tyle. Ja sobie w międzyczasie coś tutaj doczyszczę. Skompletuję części, uszczelka pod głowicę, o-ringi. Nowe uszczelki tutaj pod te rurki olejowe. No to wszystko tutaj musi być świeże, nowe. Nie ma innej opcji, bo nie chce mi się rozbierać tego drugi raz. Oczywiście nowe uszczelki pod wydech. No to wszystko musi iść nowe. No dobra, no to tyle. Czekamy na popis tutaj firmy, że zrobi to naprawdę dobrze. To tyle, trzymajcie się. Im dalej w las, rzec by można było. Otóż wydechy również całe z kolektorami zdemontowane. Głowica, tak jak wam mówiłem, pojechała do reanimacji. Tutaj mocno trzymamy kciuki, ale właściciel zadecydował jeszcze o jednej dosyć ważnej rzeczy. Otóż stwierdził, że jeżeli wydechy są zdjęte, to chce zrobić jeszcze jedną rzecz. Mianowicie ogarnąć miskę olejową. Ponieważ dwie rzeczy. Zauważył, że miska wcześniej była składana na silikon. Ktoś tu już wcześniej był i grzebał. I dodatkowo korek spustowy tutaj już jest mocno zmęczony. Ktoś już przerabiał to na większe gwinty. Długa historia. I to też chcę zrobić już porządnie, ponieważ ten gwint jest mocno zmęczony i nie wiadomo, w którym momencie się podda. Także będzie tutaj na miejsce zestaw naprawczy. Jeżeli chodzi o korek spustowy. Nowa uszczelka. Było duże zapłucenie pod miską, ponieważ zapewne gdzieś sobie popuszczała tutaj ta uszczelka, która już i tak nie była kompletna, ale coś tam z niej jeszcze udało się ulepić. To były również przewody olejowe odkręcane i tutaj są takie podkładki aluminiowe z dwóch stron, które są przykręcane tu z przodu miski. O, i z nich również było dosyć spore zapocenie, bo ktoś jak zdejmował miskę, poodkręcał sobie te przewody, a następnie skręcił to na starych podkładkach, co daje właśnie taki, a nie inny efekt końcowy, że zawsze gdzieś tam się poci. Także domawiamy nową uszczelkę, nowe podkładeczki tutaj pod przewody olejowe. Oczywiście z drugiej strony o-ringi już są zamówione.
I tutaj również w misce jest taka podkładka z takim o-ringiem. I ten o-ring też zamówimy nowy, bo to grosze, a ma być zrobione. No ma być zrobione wszystko tak, jak powinno być. Także coś my z tym motocyklem, zamiast iść do przodu, to coraz bardziej go rozgrzebujemy. Zobaczymy, co, jaki będzie, może inaczej, jaki będzie efekt końcowy, jaki będzie finał. Troszkę mieliśmy również podgórkę, ponieważ właściciel dostarczył do gaźników zestawy naprawcze. Okazało się, że zestawy są nie do tego motocykla. Musiał oddać, ale udało się to podmienić na takie, jak mają być, bo sprzedawca powiedział, że tamte, które były, mimo że jakaś nazwa F, nie G, to pasuje i tak dalej, wszystko ma być cacy, okazało się, że to są zupełnie inne gaźniki, nie pasowało kompletnie nic, ale mamy zestawy naprawcze dosyć na bogato, bo sam zestaw też mało nie kosztuje. To jest stara, to jest wyższa półka, mamy tutaj wszystko, więc będzie trzeba jeszcze raz, mimo że gaźniki są już po myjce ogarnięte, to będzie trzeba troszeczkę tutaj rzeczy, że tak powiem, wstawić, rozebrać jeszcze raz i wstawić niektóre rzeczy nowe, te, które tego wymaga. No ale już przy takich robotach robimy niektóre czynności po kilka razy, więc czemu też nie rozebrać jeszcze raz gaźników. Gaźniki do rozebrania. Łańcuszek za kówkę trzeba również w nową się zaopatrzyć, jeszcze raz zakuć, bo przecież był zakuty. Cała zabawa od nowa, dajemy nowe o-ringi również tutaj, na te plastikowe tutaj rurki. No wszystko, wszystkie o-ringi nowe, nowa uszczelka, wszystko właściciel chce z oryginału. I w sumie dobrze, bo z niektórych rzeczy po prostu zamienników by nie było, a chcę to zrobić. Chcę to zrobić po prostu dla siebie na długie lata, mieć spokój. I miejmy nadzieję, że to nam się uda. Niech sobie to jeszcze to skapuje. Później zajrzy się jeszcze do smoka. Czy jest czyściutki na razie. Niech sobie to dzisiaj ładnie wykapie. I tak czekamy na części. A nie chcę, żeby gdzieś mi się tutaj na mnie to wszystko lało. Także niech spokojnie to wszystko sobie ścieknie, jak już będzie w miarę tam, można powiedzieć, wykapane, to coś sobie jeszcze tam zajrzymy. Na chwilę obecną, no rozebrane to wszystko do granic możliwości. No i co? Czekamy na części. Właściciel też chce sobie tutaj ogarnąć wydech, czyli doczyścić tutaj to wszystko i prysnąć jakąś tam żaroodporną farbą, żeby te kolektory jakoś tam wyglądały, ale powiem szczerze, tutaj przy samym wyjściu z cylindrów jest taka temperatura tutaj na zgięciu, że tutaj żadna farba tego nie wytrzyma, bynajmniej ja się z taką nie spotkałem. To jest efekt krótko... No krótko to wytrzyma, może tak, efekt chwilowy, o tak. To tyle na chwilę obecną. Fajnie, że głowica tutaj sobie wyszła. Miała sporo miejsca. Nie trzeba było bawić się z opuszczeniem silnika. No jest zabawy. Jeszcze trzeba podmienić nóżkę, ponieważ gdzieś tam jest lekko zadarta. Właściciel przywiózł praktycznie nową. Wymienimy sobie tą nóżkę centralną. I tak powolutku będziemy sobie grzebać. Miało być cyk fuch, ogarnąć gaźniki i wyregulować zawory. A z tego wszystkiego przez taki jakiś błahy gwint na mostku zrobiła się taka gruba, naprawdę gruba robota. No dawno tak mi się gdzieś tutaj rzeczy mocno nie rozwinęły w tą nieplanowaną stronę, ale właściciel tutaj nie oszczędza kompletnie na niczym. Wszystko z oryginału, wszystko tak jak ma być.
No i co? I postaramy się zrobić naprawdę to wszystko, myślę, książkowo. I będzie się właściciel cieszył tym oto prawdziwym klasykiem jeszcze długie lata. Teraz trzymamy tylko kciuki za głowicę tutaj, za regenerację tego mostka. I mam nadzieję, że później już prace nabiorą tempa. Dobra, pozostaje mi to wszystko sobie doczyścić. I no i czekać na części, które już są zamówione. To tyle z relacji na chwilę obecną. Czekamy z nadzieją, że uda się to wszystko ładnie złożyć i będzie motocykl służył wiele, wiele kolejnych lat bez awarii. No to tyle na chwilę obecną. Widzimy się niebawem, jak będziemy mieli coś już więcej podziała. Trzymajcie się.